To może ja tak na szybko opowiem już teraz. Z Unboxalem ja miałem walczyć na 11. On chciał walczyć i ustalił warunki, w sensie, że to nie ma być MMA, tylko i wyłącznie kickboxing. No i tam walka chyba w 70 kg. Ja na początku, no wolałem MMA, no ale on postawił takie twarde warunki. Ja się zgodziłem, nie? Że niech będzie ten kickboxing. No i nagle mija tydzień i dostaję informację, że no niby się zgodziłem, ale Unboxal jednak zmienił zdanie, że może za 3 miesiące. No to w końcu ja nie wiedziałem, na czym stoję, więc dlatego go wywołałem na tej konferencji, czy będzie ta walka na tej 13 z nim, czy nie będzie. Dlatego go wywołałem. No i na tej konferencji mi powiedział, że może za jakiś czas, jak potrenuje, bo podobno tam trener mu powiedział, że to jeszcze nie jest ten moment. Nie, i spoko, ja to rozumiem. I luz, dla mnie luz. Po konferencji Unboxal do mnie podchodzi i mówi, czy zrobimy sobie zdjęcie, bo żeby nie było, że mamy niby spinę. Ja mówię, spoko, że luzik, że dla mnie to tam obojętne, jak nie on, to jakiegoś innego przeciwnika mi znajdą. No i zrobiłem sobie z nim zdjęcie. A wczoraj ludzie mi wysyłają, że on chodzi, nagrywa jakieś story na mnie i na Boxdela, nie? Że niby to było ukartowane z Boxdelem, że ja go wywołał, że ja go wywołam tego Unboxala, gdzie Boxdel w ogóle o tym nie wiedział i że w ogóle to niszczymy wizerunek Unboxala. Jakieś kurwa pojebane akcje, nie? Nie wiem, o co chodzi. Teraz wam powiem. Ja już miałem podpisywać tę umowę, wszystko było prawie dogadane, wszystko było super. Tylko że wiecie, idziecie sobie na konferencję, Wojtuś was zaprasza, wszystko zapowiada się super. Jak te rybki, które tu leżą. Ale no, generalnie wchodzi problem, bo nagle przychodzi Sylwester Druid Wardenga i mówi: a gdzie jest Unbox? To wcześniej w ogóle w naszych ustaleniach, a ja nagle mam się z nim roastować na ich gali. Trochę mnie to wybiło z rytmu, potem jeszcze Boxdel robi faworyzowanie Wardengi na aferkach, robi ze mnie content. Strasznie mi się to nie podoba i powiem szczerze, że ja nie wiem, czy ja chcę tę walkę podejmować po tym, co tam się odbywa. I wiecie, teraz Unboxa mówi, że no on już był gotowy walczyć, tylko że przez to, że ja go wywołałem na konferencji, a on to nie było z nim uzgodnione, to on już nie zawalczy. I nie zawalczy też, bo Boxdel podobno na aferkach mnie faworyzuje. No teraz my mamy prosić Unboxala i go przepraszać za to, że mamy go prosić o walkę, przepraszać go za to, że go wywołałem. No chciałem po prostu wiedzieć, czy ta walka jest, to go wywołałem, bo jakby przysięgam, nie? Boxdel nic o tym nie wiedział, to nie była jakaś dziwna ustawka, żeby Unboxala przedstawić w złym świetle, bo on podobno twierdzi, że my mu PR teraz niszczymy przez to. Co tam na tego złego Unboxala uda nam się było? I majtał tam w tym wiatrze, i w tej studni zamajtał. Co tam wymajtał Sylwester Wardenga? O, gruba ryba! Dramat sprzed roku o to, kto będzie prowadził. Najgorsze w tym jest to, że Unboxal, on naprawdę do tej pory wierzy, że ja jestem zły za to, że nie prowadziłem z nim realcastu. On mi takie coś zaproponował, żebym był współprowadzącym, ale ja się nie zgodziłem. Dlaczego miałbym być zły, że sam odmówiłem? Nie rozumiem tego myślenia. Ja jestem zły na Unboxala, bo mieliśmy kiedyś dobre stosunki. Na tyle dobre, że on mi zaproponował to prowadzenie realcastu. Ja odmówiłem, a on po 2 tygodniach, czy tam po 3, z jakimś innym gościem powiedział, że mi w ogóle nie można ufać. Co uważam, że to zrobił tylko i wyłącznie pod gościa, żeby pod gościowi się jakby podlizać. Bo gdyby mi faktycznie nie ufał, to by mi nie proponował współtworzenia programu w internecie. To jest chyba logiczne, jakby jeżeli komuś nie ufamy, to nie wchodzimy z nim we współpracę. Więc ja po prostu uważam Unboxala za chorągiewkę. Jakby teraz ta cała sytuacja mi jeszcze dobitnie pokazała, że Unboxal jest chorągiewą, bo tak, po konferencji do mnie podchodzi, zróbmy zdjęcie. Ja mu mówię, spoko, gościu, nie ma w ogóle złej krwi między nami, to jest taka konwencja konferencyjna, ja do ciebie tam nie mam żadnego jakiegoś ogromnego żalu, luz. Wyszło jak wyszło, nie ma jakiejś bardzo złej krwi. No i zrobiłem sobie z nim to zdjęcie, on też zadowolony i chuj, na drugi dzień wrzuca, kurwa, napierdala jakimiś wiadrami do studni, wrzuca jakieś rybki i że ja wyciągam jakąś dramę sprzed lat. Ja tylko się chciałem dowiedzieć, czy ty walczysz na tej 13, czy nie, bo ja też, kurwa, muszę wiedzieć, nie, czy później mówić trenerowi. Nie ma przymusu. Jak nie chcesz walczyć, spoko, nie przejmuj się tak. No, wypadłeś na konferencji tak, jak wypadłeś, ale naprawdę nikogo to nie obchodzi, nie? Nie denerwuj się tak.